Panowie, spotykamy się dziś, ponieważ zaczęliście ze sobą bliżej współpracować, co jest dość ciekawym ruchem, ale o tym za chwilę. Wasze firmy zajmują się trochę różną tematyką każda, więc liczycie na jakieś efekty synergii, więc zacznijmy może od tego, żebyście krótko powiedzieli, czym każda z waszych firm się zajmuje. Okej. Snout jest agencją założoną rok temu i jest agencją, którą pozycjonujemy jako agencję konsultingu mobilnego. Czyli nie skupiamy się na deweloperce, nie chcemy konkurować ani z deweloperami, ani z agencjami, które robią duże kampanie reklamowe, tak jak sieci. Doradzamy klientowi przy tworzeniu aplikacji mobilnej właściwie na każdym etapie. A Kolko jest agencją PR-ową, która wyspecjalizowała się w obsłudze firm związanych z nowymi technologiami. No i od już kilku lat współpracujemy z twórcami aplikacji mobilnych i dlatego postanowiliśmy połączyć siły. Czy rozumiem, że klient, który do Was przychodzi, dostaje w ofercie z jednej strony obsługę PR-ową, a z drugiej strony consulting, jeśli chodzi o tworzenie i promowanie aplikacji, tak? Tak. Znaczy też właśnie trochę o początkach tej współpracy. My pracując z twórcami aplikacji często mieliśmy problem z tym, że nie mieliśmy kompletnych informacji na temat tego, co się dzieje. Działań reklamowych, feedbacku, który oni dostawali od użytkowników. Zwykle byliśmy, że powiem, najmowani do zrobienia szumu w mediach wokół startu aplikacji. A zdawaliśmy sobie sprawę, że tam jest dużo więcej można jeszcze zrobić, można też lepsze efekty uzyskać. Łącznie z tym, że kiedy by się połączyło działania reklamowe z PR-owymi, no i chcieliśmy więcej tej wiedzy, także po prostu więcej oferować klientom. No my to podobnie podeszliśmy do tego uzupełnienia, bo wiele twórców, właścicieli aplikacji by nie zdaje sprawy, że wypuszczenie aplikacji to nie jest koniec drogi, że można sobie usiąść, założyć rączki i stwierdzić, wow, okej, okay, czemu jeszcze nie jestem w top 10, top 25. Tylko, że to jest pewnego rodzaju zobowiązanie wobec konsumentów, którym trzeba to wszystko dostarczać, kontaktować się z nimi. Jako, że my jesteśmy bardziej w segmencie marketingowym, uznaliśmy, że fenomenalnie będzie, jeżeli taką komunikację będzie prowadziła firma, która się właśnie w tym specjalizuje. No właśnie, bo przynajmniej jeszcze jakiś czas temu prawdziwe było powiedzenie, że Polacy potrafią robić aplikacje mobilne, że jeśli chodzi o deweloperkę, to nie ma najmniejszych problemów, wręcz przeciwnie, można tam nawet się kusić o jakieś superlatywy na ten temat. Natomiast z drugiej strony nikt nie potrafi ich promować. Jeśli ktoś chciałby znaleźć jedną w Polsce dobrą agencję marketingu mobilnego, rozumianego jako marketing aplikacji mobilnych raz, a z drugiej strony jako marketing na mobilu, no to już za świecą szukać. Czy to jest prawda nadal? Tu dobrze utrafiłeś, bardzo dobrze. Nawet natomiast to nie jest kwestia tego, że nikt nie potrafi tego robić, to jest bardziej kwestia tego, że jeszcze w firmach nie istnieje mocna świadomość, że powinni to robić. I mamy już na polskim rynku kilka fenomenalnych przykładów, bardzo dobrze przygotowanych aplikacji, jeżeli chodzi o ASO, czyli App Market Search Engine Optimization i ich widoczność. Na przykład coś takiego robi McDonald's bardzo dobrze, OLX, Allegro, Kupony. To są aplikacje, które te elementy mają bardzo rozwinięte i one dbają o nie. Rzecz w tym, że prawie nikt inny tego nie robi. Więc całość rozwoju rynku będzie polegać na tym, że im bardziej się będzie ta przepaść pogłębiać między czołowymi graczami, a tymi, którzy jeszcze się tym nie zajęli, tym bardziej mam dostrzegać potrzebę robienia tego. Wtedy dopiero rynek wyskoczy, nagle się okaże, że wszyscy się zorientowali, że tego potrzebują. Co musi się stać, żeby firmy zaczęły rozumieć, że to jest coś, co powinny robić? W sensie, jak je przekonywać do tego, że właśnie wypuszczenie aplikacji to wcale nie jest koniec drogi, tylko jeden z etapów? Czy mi się wydaje, że to jest po prostu też obserwowanie rynku, konkurencji innych firm i kilka historii sukcesu. Być może kilka case'ów, które też inne firmy zobaczą, bo mamy trzy strony na rynku i każda z nich jeszcze nie do końca się orientuje w tym, co może, co należy. Z jednej strony mamy konsumentów, którzy dopiero uczą się mobile'a, tam powiedzmy oprócz wąskiej grupy early adoptersów. Mamy klientów, często bardzo młodych twórców aplikacji mobilnych, którzy, no ich wiedza na temat nawet samego PR-u i marketingu jest ograniczona. A z trzeciej strony mamy agencje, które
no, sam mobile jest młody i jeszcze sami sporo się musimy nauczyć. Są tacy, którzy wiedzą już więcej, bo robią to dłużej, ale to się będzie zmieniać. No właśnie, czym te duże firmy się wyróżniają? Te kilka fenomenalnych przykładów, jak ty to określiłeś? Tutaj nie można podać jednego konkretnego elementu. Chodzi o to, że to jest dobrze zrobione po prostu, tak? Czyli jest przeprowadzona ewidentnie analiza tego, jak wygląda upmarket. Na pewno to robione systematycznie. Tak, systematycznie. Znaczy najpierw muszą przeprowadzić analizę, bo na przykład jest tak, że pozycjonowanie na słowa kluczowe, jeśli pozwolisz, że wejdę w detal trochę, na upmarketach mobilowych jest też pozycjonowaniem SEO-owym, ale zdecydowanie innym. Czyli na przykład keywordy dobiera się różnie, zależnie od pozycji. Aplikacja, która dopiero wchodzi, która jest gdzieś na dalekich pozycjach, powiedzmy za top 50, ale przed 350, jest już gdzieś widoczna, natomiast wypozycjonowanie jej na słowa kluczowe, które są charakterystyczne albo zbieżne z tym, co mają wszystkie aplikacje w top 10-125, nic nie da, bo one się i tak nie wyświetli. Mhm. Widać, że to jest po prostu u nich robione. Tak? Mhm. A to są też takie rzeczy jak, powiedzmy, na Google Playu jest brana pod uwagę interakcja dewelopera z osobami oceniającymi i komentującymi aplikacje. To jest częstotliwość update'ów. Dobrze jest mieć jeden porządny update aplikacji średnio raz na 2 miesiące, żeby to było uwzględnione. Bo to pokazuje też, że aplikacja żyje i jest rozwijana. Więc oni wszystkie takie elementy składają i to prowadzą. To też jest kwestia rzeczy, które dzieją się wewnątrz aplikacji, tak? Czyli trakowanie użytkowników i dostosowywanie się do tego, gdzie oni się przemieszczają, z jakich funkcji korzystają. Mhm. Okej. Jakieś narzędzia, które są, które mogą... Te są bardziej powszechnie dostępne, do których można zacząć swoje działania, jeszcze jeśli chce się dopiero wejść, zbadać jak to działa, dopiero później pójść do specjalisty, wydać jakieś większe pieniądze. Większość z narzędzi międzynarodowych można sobie sprawdzić, tak? Czyli Apani, Flery. Są narzędzia, które są drogie w wersji Pro, natomiast ten punkt wejściowy, taki trialowy, jest jak najbardziej adekwatny do sprawdzenia. Mamy też jedną bardzo fajną usługę, polską też zresztą, która ruszyła międzynarodowo, UpCodes. Właśnie do monitorowania keywordów między innymi z międzynarodowych Sensor Tower do tego samego. No i my jako Snap stworzyliśmy, to mówiąc, takich kluczowych pierwszych punktów przy powstawaniu firmy, własne narzędzie też do trackowania marketów i aplikacji Snapmetric. Tu też bardzo chętnie udostępniamy do testów, zależnie od potrzeby też możemy za darmo, jeżeli to jest ktoś, kto faktycznie jest taki wejściowy, jest startupem, tak? Takim z uczelni. Nie ma problemu, zapraszamy. Jasne. A czymś się różni PR aplikacji mobilnych, PR dla deweloperów od PR-u dla, powiedzmy, firm bardziej tradycyjnych? Różni się. Różni się też między innymi jakby tymi etapami w komunikacji, bo na przykład bardzo często, bardziej na zachodzie niż w Polsce, to mogę żałować, te działania PR-owe są prowadzone nawet na etapie tym przed startem, czyli jakieś działania wirusowe mające przyciągnąć pierwszych testerów, te wszystkie strony, takie landing page, gdzie można się zapisać, kiedy będzie beta i tak dalej. Można już budować zainteresowanie, zanim się produkt pojawi. A dodatkowo coś, co jest bardzo charakterystyczne dla aplikacji, to jest to, że one żyją. One się zmieniają, dochodzą nowe funkcje i rzeczą, która jest bardzo niedoceniana, to jest utrzymywanie komunikacji z użytkownikami, mobilizowanie ich, aktywizowanie i też prowokowanie ich na przykład do rekomendowania tej aplikacji. I to są rzeczy, które obecnie niezwykle rzadko się robi, a dodatkowo jeszcze aplikacje mają przez ten cały proces, który polega na tym, że trzeba wejść do marketu, trzeba pobrać aplikację. Też trzeba o tym pamiętać, kiedy gdzieś tam prowadzi się komunikację, media relations, przygotowuje materiały dla prasy, żeby zwiększyć szansę na to, że użytkownicy wyszukają tą aplikację rzeczywiście w markecie. No i rzeczą, która też jest dosyć charakterystyczna dla aplikacji mobilnych, może nie wyłącznie, ale na pewno ona występuje w przypadku aplikacji, to jest to, że twórcy aplikacji zwykle oczekują od użytkowników zmiany przyzwyczajeń. No bo to jest zwykle wykonywanie czynności w nowy sposób, wykonywanie nowych czynności. Więc z tego punktu widzenia aplikacje bywają dosyć trudnym produktem, bo my jako PR-owcy musimy zmienić przyzwyczajenia użytkowników. Cały długi proces. A słuchajcie, panowie, zadam takie sakramentalne pytanie, które padło od kilku lat i wszyscy się już z niego śmieją, ale to jest rok mobile. Wiesz co? Jak patrzeć na rynek polski, to jest trochę tak, że są dwa światy cały czas.
Z jednej strony powstały raporty, które do zwykłych konsumentów odnoszą jak nowe terminy, tak apifikacja. Tak? I to się sprowadza do tego, że Polacy zaczęli używać aplikacji mobilnych. Tak jakby to się wydarzyło. I Polacy są na takim etapie, który na przykład rozwinął mBank bardzo swoją kampanią. Tak, mBank powiedział, tu patrz drogi konsumencie, w tym miejscu masz ikonkę, w którą jak klikniesz masz dostęp do swoich usług. I to jest to dopiero co się pojawiło u polskich konsumentów. Takie wstępne zrozumienie. A z drugiej strony mamy ten świat, o którym to była mowa na samym początku naszej rozmowy, czyli właśnie mamy fenomenalnych deweloperów, którzy współpracują też z ludźmi, którzy mają wizję, inicjatywę, tak? To, co robi Urząd Miasta Warszawa w kwestii beaconów. Zresztą w Poznaniu, w centrum handlowym pojawiły się wreszcie beacony dla użytkowników. I to jest świetne, bo to już jest, tylko teraz te dwa światy się muszą trochę spotkać, tak? Czyli cały czas musi rosnąć świadomość użytkownika. A żeby ona rosła, to też duże firmy muszą sobie odpowiedzieć na parę pytań. Kiedy robią aplikację, to nie muszą wiedzieć, po co ją robią, dla kogo, dlaczego, co ta aplikacja ma dawać tym ludziom. Bo w tej chwili to jest punkt w marketingu, tak, mam zrobić aplikację mobilną, przybiega osamotniony w swoich obowiązkach product manager, tak, czy brand manager i on mówi, słuchajcie, mam do zrobienia aplikację. I on jeszcze nie wie, jak to się wpisuje w politykę firmy. I do tego też muszą dojrzeć z kolei spółki. To jest druga bariera, która jest trochę mniej widoczna, ale jest jak najbardziej realna. No ale się edukujemy cały czas. Czyli co, aplikacje nadal są już trochę jak lajki na Facebooku w 2011 roku. Czyli że każdy chce mieć, ale jeszcze nie każdy wie po co. Chyba już to się zmieniło trochę. To już się zmieniło, tak? Bo użytkownicy wiedzą już po co mają aplikację, kiedy już ją ściągną. To jest teraz robota dla firm, żeby oni wiedzieli po co je dają. A klienci z kolei też, wydaje mi się, że już kończy się taka era tego, co było powiedzmy rok, dwa lata temu, czyli robienia bardzo prostych aplikacji jakichś marketingowych, które miały właściwie nie wiadomo jaką użyteczność dla użytkowników, natomiast bardzo często agencje to oferowały klientom, potem te aplikacje były otwierane raz jedyny przez użytkownika. I na tym się kończyła historia tej aplikacji. I też mi się wydaje, że historia już takich aplikacji odchodzi powoli do przeszłości, że jednak już marki dużo poważniej do tego podchodzą. No na pewno jest jeszcze wiele do zrobienia, no ale zdecydowanie jest lepiej. Okej. No to może tym optymistycznym akcentem zakończymy.